Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Far Cry'a czwóreczki. Jednak dwa trupy. Pantera mglista, tak? Dobra, nieważne. Polećmy sobie tutaj do Willisa, bo ostatnio był mocny odcinek w Himalajach. Zobaczmy, co on może od nas chcieć tym razem. Zaś samolot. Gdzie ty mnie, cymbale, teraz wywieziesz, co? No proszę cię. Chociaż wiecie co? Jak tak myślę, to bardzo przydałyby się jakieś apteczki. Chociażby jedna. Jeżeli ja mam gdzieś lecieć z Willisem po ostatnim odcinku, to ja tym bardziej chcę apteczkę. Co jest, kurna? Orzeł, tak? To zaraz to pójdziemy, tylko wezmę jeszcze jedną apteczkę. Bohaterowie pozbują. O nie, 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 moi drodzy, nie, nie mam, nie ma takiej opcji. Koniec tego, za tej zabawy. Przeładuj. Miałaś szczęście, kobieto. Miałaś szczęście. Dobra, Willis. Co tam trzeba zrobić dzisiaj? Kogo zastrzelić? Kogo zabić? Komu pomóc? Po prostu pokaż palcem. Ostatnia robota. Hold on to that. I just drank a bucket of coffee. I'm gonna need it soon. Matko kochana, gdzie ty mnie wie... Himalaje, znowu Himalaje. I'm gonna lay down some truth for you and it's not gonna be pretty. Your dad tried to kill your mom because she was about to walk away from everything. The Golden Path, Karat, the cause... But what? Fact. Your mom was Hakuna Matata, or whatever the heck they called the young girls. Fact. Your mom was spying on Pagan, even though she liked the guy. Fact. Your father was a patriot, and I've never met a patriot who isn't a son of a bitch. As for the rest of it, another of Yuma's lieutenants needs doing. Ja pierdykam, jeszcze to. Jeszcze raz to samo. No dobra, śmierć z góry. Powiedzcie mi tylko, że ja mam się tam dostać. Jebny śmiechem. Którędy? Kucnę. Poczekam. Nie, no dobra. Nie odwalajmy jaj. Faktycznie, ej, tam! Ja już wiem, co mam zrobić. Oh shit, oh shit, oh shit. Lądujemy. Dobra, nawet nikt się nie zorientował, że tu jesteśmy. Whatever you got handy. Yuma will get the message. Pull us out.
Jaki! Jaki duży! By zidentyfikować porucznika, tak? Dobra, 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 prawie. Cholera jasna, ilu was tu jest? Kurna, to był tylko... Tam jest kolejny. R przeładuj, dobra. Nawet nie mam czasu ich przeszukiwać. Granat! Jebał was pies. Wszystkich. Tych kundlów to na początku. Dobra, zabiliśmy jaka przynajmniej. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Czy jak się nam do czegoś przyda? Jeszcze. Bo nie wiem, czy go ubiliśmy już, czy nie. Nie, już się nam do niczego nie przyda. Okej. Dobra, zabici tutaj wszyscy. Tylko cholera, nie mam apteczki żadnej, a żadnego tutaj roślinki, żadnej roślinki to ja nie znajdę. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli w ogóle jakąś zwykłą apteczkę. Guns and explosives do too much damage, so you'll have to use a blade. Time for some good old-fashioned wet work. Why the hell do you need the body intact? Oh, AJ, I won't lie to you. O Jezus. Cholera, naprawdę. Ja rozumiem, jeszcze tamte dodatkowe zadania poboczne w trójce, żeby z nożem ich zabijać, bo fajne, fajne, fajna taka odskocznia, nie? No ale no bez przesady, że w wątku głównym. A, to jest drewno, a nie jakaś broń. Gdzie ta cholera jest? Kurde! Puść to, puść to, puść to! Dobra. Mamy jeszcze dwóch do załatwienia. Nie, tak to już to nie działa, widzę. Fuck! Zabije mnie. No i proszę. Nie wiem, dlaczego nie mogłem go złapać. Dobra, na szczęście jesteśmy tutaj, także luz. A nie, tu jesteśmy na początku. Pojebawszy. Tak, mamy dwie apteczki. Dobra, kochani, bawimy się. Jak nam się do niczego nie przyda? Dlatego też nie będziemy go na razie zabijać. Jak popierdyka. Fuck. Tam pamiętajmy, jest ich trzech.
target open. I need you to keep the body intact. Guns and explosives do too much damage, so you'll have to use a blade. Time for some good old-fashioned wet work. Why the hell do you need the body intact? Oh, AJ, I won't lie to you. Dobra, mamy. Jest ich trzech. Dobra, musimy go nożem zdjąć, tak? Dobrze! Dobra, bierzemy go. Nie. Ja biorę to. Niech to. A, aparatu. Good stuff. Meet me at the bottom. Enjoy the ride. Pojebawszy. Wow, moi kochani, co tu się wyrabia? Jeszcze do nas będą walić. Tylko nie wiem, dlaczego ja tak myślałem, że będę musiał je zbić trochę potem do góry, ale chyba nie. Dobra. Oh shit. Dobrze, żyjemy jeszcze lecimy. Dawaj, AJ. Dawaj tędy. Ja pierdziele, jaka genialna misja. Okej. Nie dorwali nas, nie trafili. Ja pierdziele, jak zajebiście, tylko żeby się nie walnąć od skały. Wow. No geniusz. No wiedziałem, że misje dla Willisa są po prostu zajebiste. Ja pierdzielę, coraz wężej. O cholera, tu, powoli, Jason, nie, AJ, dobrze. Jest! Przejechaliśmy to. Przelecieliśmy. Fuck yeah! O tak. Świetnie, po prostu to było epickie. Did you eliminate the target? Yeah, I took care of him. Are we going after you now? Consider this information your last paycheck. You've been killing CIA assets this entire time. We're cleaning house. Pagan no longer represents a clear and present danger to the U.S. We needed to erase our footprint with Murat. You did a damn fine job of it! So everything you told me is a lie. What I said about your mom and your old man, all that was true. What I told you about Yuma... You can ask her yourself! What the fuck are you doing, man? Sorry, kid, but like I told you, every patriot I know is a son of a bitch! What the fuck? A to gnój. W jajo nas Willis zrobił. The hell? Akt drugi ukończono. Co się teraz stało? Dorwali nas? Willis nas zrobił w jajo. Hello. Did we enjoy our time with the CIA? Welcome to Dagesh. I apologize for the Pierdlu jesteśmy, tak? But you have been a naughty little shit, haven't you? Gallivanting about with a golden path. And poor Paul. Are you still sore about what he did with your little monkey friend? What was his name? Deadpan, dipshit, doorknob. Poyna. I'm sorry for your ennui.
But let me ease him into this humor. You're about to mindfuck the poor boy. Perhaps a little sugar on your shit sandwich? Whatever. You've seen him. He's still breathing. Now go away. I've got work to do. Fine, fine, fine. But I want him alive. With all the bits that count intact. One last thing. Now, RJ, I know this is hard. But consider this tough love. Prison love. After all, you have a suite with a spectacular view. Cholera, jesteśmy w pierdlu. I wouldn't sleep too close to the edge. Whatever you say. Get on the floor. Why? Get on the fucking floor! I'm on the floor. What are you doing? What is that? What the fuck? Falling dream? A lot of people fall around here. Most of them don't wake up. That's what this place does to weak men. Nie patrz w dół. No shit. Sporo tego tutaj w dół. Umiejętności. Mamy 7. Przydawkowanie, dzięki tej miksturze będziesz mógł zadawać podwójne obrażenia. Jak już powiem wam, mikstury to mnie po prostu nie jarają, bardziej tygrys mnie na razie jara. Na tygrysie się skupię. Ucieknij z więzienia, no. A tu co to mamy? What the h- waiting for them to hatch. I hate spiders. They see everything. But if I was bug, I could climb down. The people who carved this city into the rock were strong. Followers of Kalanag. They were a great civilization. Unlike the pathetic rabble Kyrat is today. Mam wziąć kotwiczkę. Czekajcie, 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 czekajcie. Się niezły horror z tego zaczął robić. Następny. Cały czas znaczy się on ten sam, nie? Okej. Fuck. Tam się będzie cały czas rzucał. Ja pierdzielę. O co w ogóle chodzi? Niech się rzuca, niech się rzuca. Czy tutaj będzie gdzieś kotwiczka? Muszę ją skonfiskować, ale gdzie ona może być?
Wydaje mi się, że on był w tamtym kierunku, ale głowy sobie nie dam za to uciąć. Powiedzmy, że dobrze idziemy. Tutaj tego miejsca nie widziałem jeszcze. Coś w podobie właśnie Shangri-La tutaj jest, tylko w naszym świecie. Dobra, Brent jest. Skonstruuj kotwiczkę, jak skonfiskuj ty. No, super. Dobra, lecimy. Jeszcze sznurek powinien gdzieś jakiś być. Na razie pusto, w miarę. Wydaje się to tak, jakby on tutaj stąd odszedł. Wow. Wow, 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 wow. And his love for Ishwari eventually broke him. Ziomek poszedł tam, to ja pójdę tutaj. Nie obraźcie się, kochani. Ale na razie nie mam ochoty z nim rozmawiać. Nie? Nie. Czuję się jak w jakimś horrorze, kolorowym koszmarku. O Jezu. Specjalnego, tak? Tutaj byliśmy. Nie, tutaj nie możemy wejść. Stamtąd wszystko zabraliśmy. Chyba faktycznie jednak powinniśmy iść w kierunku tamtym, gdzie ten dziad cały poszedł. Może udałoby nam się go jakoś zadzigać, ale wątpię w to. Chociaż nie, pójdziemy sobie może tędy. Mam nadzieję, że może nas tutaj to gdzieś doprowadzi, ale gdzie to nie wiem, bo on tam stoi i koczuje. A to tylko możliwe, że głowa połata figle, chociaż głowa mi prawie nie zabiła sama. Dobra, poszedł, ale żeby on zaraz nie zaczął wracać. Shit. Lipnie to widzę. Jest sznurek, bardzo dobrze. Co? Ucieknij używając kotwiczki, dobra. Wiej. Co ty, w Outlasta nigdy nie grałeś? Myślę, że ten ruch po Outlaście mamy już opanowany, kochani, do perfekcji. Dobrze, jest. Okay. As he spiraled into despair, I found my true calling. I found Kalanak. When I reach Psychoza. I will defeat Rakshasa, and I will be reborn just as Kalanak.
once reborn! And I will accomplish what pagans failed to do and build a truly great civilization! Dobra. Żyjemy, kurde, tam to nie byłoby tak kolorowo, wam mówię od razu. Grunt, że nawialiśmy z tego pierdla. Dobra. Do dołu nie dojedziemy, mi się wydaje, na tej lince. Ale na spokojnie możemy sobie tutaj dotąd dojechać. What the fuck? Damn! Co jest 5? Fuck, gdzie my wylądowaliśmy? Baza opuszczona czy coś. Jakiś gościu leży zabity. Kurde, mamy, dobrze, mamy checkpointa, nie? Ale przeczytać, ale ja chciałem przeszukać gościa. 8 punktów. Ucieknij z obozu pracy. Trafiliśmy do obozu pracy, no. Co tu dużo gadać. Nic nie mamy, nawet aparatu. Czekajcie, umiejętności. Czy mamy tą umiejętność zabicia ciężkich w ciśnieniu ciężkozbrojnych lub cię. Dobra. Dobra. Ajajaj! Przecież nie mamy noża. Zapomniałem. Aj, głupi ja. Dobra. Dotarliśmy do obozu pracy, tak? No jak, przecież... Aha, oni nie wiedzą, że ja tu jestem. No spoko, powinienem być na górze. Dobra, już kapuję. Logiczne bardzo. Nóż do rzucania, serio? Nóż do rzucania. Bardziej to bym się zadowolił moją maczetą. Dobra. Jedziemy z koksem. Okej. Fuck. Nie, no przecież musimy najpierw mieć dużo ammo. Ciężki jest ten obóz pracy. Fuck, od początku. Usrało. Dobra, odeszli. Mamy dwa noże.
dwa noże, dobra. Kurczę, no, po cichutku musimy tutaj zrobić temat. Dobra, musimy uważać na tego, bo jego nie załatwimy. Na takiej ilości amunicji nie ma szans. Nożem tym bardziej. Może tędy uda nam się jakoś przedostać. O kurde, ty ziomek, musisz stąd odejść. Kundel tam idzie, no. A jakbyśmy przebiegli tędy. Na przykład tu się skitrali. Dobra, po cichu, po cichu, po cichu. Został jeden alarm, okej. Okay. Gdzie ten alarm jest? Tam. Fuck, nie jest dobrze, jeśli idę, a nie wiem, gdzie jest pies. Tam jest snajper. Tutaj powinien być ten cały alarm. Generalnie chyba mam rację. Wszystkie alarmy wyłączone, okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Prawie nas wykrył. Nie mamy już teraz żadnego noża. Może, kochani, udałoby nam się dostać tam na górę i tego noża z powrotem zdobyć. Czy nie? Chociaż wątpię, ryzykowałbym tutaj wykrycie. Jeszcze ze strony tych wszystkich innych ciężkich i psa. Dobra, ważne, że nie mamy już tego alarmu. Na razie nie musimy strzelać. Alarm alarmem. Tylko, że troszkę tutaj tych przeciwników jeszcze na pewno zostało. Tamten mnie bardzo niepokoi typ. Ale nie, dobra, odwrócił się. Nasza szansa. Możemy się tam dostać. Bo mamy checkpointa, okej. Fuck! A jednak, przecież nie mam kombinezonu. Apteczek też nie mam. Fuck.
Dobra, ale przy tej wieży był checkpoint, tak? Także no jest progres. Jakby był, kurde, tłumiciuś. Maleńki taki. Tyci. Nie, kochani, to nie ma sensu. My go nie zatłuczemy. Dobra. Gej. Wiejemy. Kochani, chyba im nawialiśmy. Tylko te psy mnie niepokoją. Bardzo mnie te psy niepokoją. I to zamieć. Matko kochana. Dobra, nie goni nas na razie nikt. Na mapie też nie widzę. Kurde, udało nam się uciec. Aha, będzie filmik? Co to jest? To ja nie. Nie, ja jestem tutaj. Kochani, czyżby to taka delikatna zapowiedź dodatku, jaki jest do Far Cry 4, czyli Dolina Yeti? Chyba tak, chyba właśnie to wyglądało tak, jakby to był taki Yeti, ale jesteśmy z powrotem w Kiracie. Amita? Congratulations, you're officially the luckiest man I know. I searched for you for a week in enemy territory. A good thing we found you before you froze to death. Where's Sabon? Probably doing what he does best. Sitting in a dark room praying to dead gods for your safe return. I've been watching you for 3 days, but you're awake now and you seem okay. I have to go. There's still a war going on. Kurde, jesteśmy chyba pierwszymi ludźmi, którzy uciekli z tego obozu pracy. The Golden Path needs you. And I'm happy to have you with me. O, prochy matki są na miejscu. 68-2014. 32... 46 lat miała. Jeżeli się mylę, to mnie proszę poprawić. Okej, mamy wyro tutaj. 9, okej. Jakoś mnie to na razie nie za bardzo podjarało. Okej, wyjdźmy sobie, zobaczmy, jest dzień, noc, dzień. Jesteśmy w naszej chacie. Dobra. Nie, spoko. Mamy cały nasz ekwipunek. Więc to jest bardzo dobrze. Willisa nie ma. Zrobił nas w jajo i postanowił dać Dylan. Dobra, no ja się nie będę odzywał, ale to trochę jak frajer się zachował. Dobra, mamy tutaj. O. Po raz pierwszy od dawna, kochani, jesteśmy na plusie. Kup i dostosuj uzbrojenie. Czekajcie.
porównaj to z tym, albo nie. Czekajcie. To ma taką celność. Szybkostrzelność, tak. Wiecie co? Wydaje mi się, że możemy sobie spróbować to. Modyfikuj. Lufy nie ma. Celownik snajperski. Optyczny. Red dot, czyli ta kropeczka. Kurde, snajperski może? Jest najdroższy, czyli teoretycznie powinien być najlepszy. Powiększony magazynek, tak. Lufy niestety nie mogę sobie tutaj dać. No dobra, pobawmy się na razie taką bronią. Granatnik bardzo bym chciał na razie sobie zostawić, ale też kurczę chciałem mieć jakąś cichą broń. Skorpion może? Nie, na razie zostańmy przy granatniku. Na razie cichą mamy snajperkę. Zobaczmy jak to będzie wyglądało w praktyce. 230, w tamtym też tak mamy. Jezus Maria. Coś ty kupił. Jak to? Sprawdźmy to, jak to działa. Wiecie co, tak bardzo to mi się ten celownik optyczny, no nie wiem jaki on jest. On mi się po prostu nie podoba. Jest jakiś dziwnie się na nim strzela. 720, kur... uzbrojenie. Modyfikuj. Celownik. Snajperski, nie. Celownik optyczny. Celownik red dot. Celownik... Wiecie co? Kasą na razie... Kasy i tak mamy na razie dużo. A ja nie wiem, który wybrać. Zaraz sobie wszystkie przetestujemy. Celownik optyczny, celownik red dot. Weźmy tego. Jak on wygląda? No dobra, no. Jakoś z tamtym się radziło. No to teraz pobawmy się takim niebieskim, bardziej tak profesjonalnie będzie to wyglądało. Co mamy do zrobienia? Na pewno musimy dostać się tutaj do Amity, ale najpierw, kochani, chciałbym spróbować po raz kurde pierwszy w życiu, no nie, przepraszam, drugi, odbić tą strażnicę po cichu. Wiem, że wyjdzie to troszkę dłuższy odcinek, ale muszę to zrobić, przepraszam. Wiem, że i tak byście może nie narzekali, jeżeli wam się seria podoba. Czy możemy się jakoś tutaj wspiąć na te góry? Nie za bardzo. Obejść je dookoła? Może. 400 metrów, 500 prawie. Wiem, że na pewno musimy jedną odbić. Co to było wtedy? Co nam dawało to odbicie jednej? Bez żadnych... Tak, to wtedy będziemy mogli sobie, kochani moi, wymaksować całego słonia już. Jego warunek. Musimy ją odbić. Po cichu. Nie wiem dlaczego, ale ja po prostu... No kurde... Ludzie, ja w to nie wierzę. Nie to, żebym był jakimś niedowiarkiem w stosunku do mojej własnej skromnej osoby, nie? Ale ja po prostu w to nie wierzę. Dobrze.
Dobrze, że nas nie zauważyli tamci. Co prawda nie jesteśmy daleko. Nie jesteśmy przy samym obozie, ale to mogłoby skutkować też tym, że jeżeli by były strzały, to oni by mogli w obozie tamtym usłyszeć i już by miał problem, żeby rozbić go po cichu. Dobra, 45 minut. Mamy nagrania. Tylko ten obozik i... I lecimy. Stop, 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 stop. Ty pierdzielać. Daleko sobie nie pojechałem, kochani. Okej. What do we have here? Słonia jakiegoś, tak? Dobra, naprawdę bym chciał to zrobić po cichu. Zależy mi na tym. Wiem, że tam jest... Po cichu, po cichu, po cichu, po cichu, po cichu, po cichu mówię. Ja pierdzielę. No to na pewno nie byłoby po cichu, jeżeli bym zaczął w tym momencie strzelać. Dlatego snajperkę użyłem, ale... Kurde, ja już myślałem, że on mnie zabije. Aż się bałem tutaj wykrzyknąć na cały pokój, no bo przecież jeszcze by mnie usłyszeli wrogowie. No dobra. Wiem, że mi się to gówno w ogóle nie przyda, ale... Spadam stąd. Idę na drugą stronę ulicy. Może ją tutaj z tej strony jakoś lepiej będziemy widzieli. No co prawda, jeżeli nie użyjemy tego teraz, nie zdobędziemy na... po cichu, no to przecież mamy tutaj tyle jeszcze tych w nieodkrytej części wyspy, no nie, ale... No chciałbym to mieć jak najszybciej za sobą, bo tak czy inaczej frajda z tego jakaś jest. Przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla was też. Holy shit. Są te pindy. O. Cicho, 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 cicho. To są nasi. Mamy okazję ich zabić. Na szczęście nas nie widzą. Nie wiedzą jeszcze, gdzie jesteśmy. No dobra. Alarm jest tam. Grunt to, że nie mamy tego łucznika jednego, chociaż na głowę sobie nie dam za to uciąć, bo nie wiem, ilu ich tutaj jest. A ten obóz raczej mi nie wygląda na taki, co... Nie wygląda mi na taki, co zaraz będzie... Mało osób w nim. Kto to jest? Prawie. Fuck.
Fuck, koniec. Kurwa mać. Czekajcie. Zapisałem. Nie to. Dobra. W przyszłości sobie odbijemy to tak, żeby nie było po tym ani śladu. Po nas ani śladu. Kurde, chciałbym, ale... I na co ja się jeszcze tutaj pitolę? Byliśmy tak blisko. Prawie. Prawie odbite po cichu. Nie no, gra tak się zapisała teraz, to nie mamy co sobie wczytywać tego. Ja pierdzielę. A myślałem, że będzie tak dobrze. Nie no, wejdźmy tutaj, nie. Dobra, dobra, cicho siedź. Mhm. Mamy to, hop. Kup i dostosuj przedmioty. Właśnie to ponoć niemal połowa kiratkich słoni jest teraz pomalowana w tradycyjne ciety. Kurwa, w którym miejscu? Dobra, kochani. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. No i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Zadanie dla Amity. Na razie, trzymajcie się, hej!